Tekst manny na 18 listopada. Zatacza obóz anioł pański około tych, którzy się go boją, i wyrywa ich. Psalm 34, werset 8. Komentarz parauzyjny. Jakże wzmocniona zostaje ufność chrześcijanina, gdy uświadamia sobie, że chociaż mogą mu się przeciwstawiać ziemskie moce, że chociaż sam może być bezsilny, by oprzeć się przeciwnikom, że chociaż może stwierdzić, iż prócz boju przeciwko ciału i krwi prowadzi także bój z duchowym złem, które jest wysoko, szatanem i jego sługami ciemności, większy jest ten, który jest po jego stronie niż wszyscy ci, którzy są przeciwko niemu, i że wszystkie zastępy niebiańskie są poddane boskiej woli i mogą być użyte do prowadzenia boskiej sprawy według boskiej mądrości. Reprint numer 2139. Komentarz epifaniczny. Nasz Pan Jezus jest specjalnym posłańcem Pana i jest tutaj przedstawiony jako Anioł Pański. Tymi, którzy boją się Pana, są Jego święci, których bojaźń wobec Jehowy ma znaczenie czci. Są oni szczególnymi obiektami ataków szatana, który przy pomocy ich ciała i świata usiłuje skusić ich do grzechu, błędu, samolubstwa i światowości. Byliby bezsilni wobec Jego sztuczek, gdyby sam Pan Jezus nie zataczał wokoło nich obozu zbrojnej obrony, odpierając ataki przeciwnika swoją mocą, słowem i opatrznościami, przez które wyzwala świętych. Aby dostąpić takiego wyzwolenia, należy korzystać z jego ochrony i współpracować z nim przeciwko atakom szatana. W ten sposób święci współuczestniczą z Jezusem w kolejnych zwycięstwach w tej świętej wojnie dla Boga. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 19, werset 16, a gdy się ociągał, ujęli mężowie oni rękę jego, i rękę żony jego, i rękę dwóch córek jego, albowiem mu Pan folgował, i wywiedli go, i postawili go przed miastem. Rozdział 32, wersety 1 i 2. A Jakub też poszedł w drogę swoje i potkali się z nim aniołowie Boży. I rzekł Jakub, ujrzawszy je, obóz to Boży, i nazwał imię miejsca onego Machanaim. Pierwsza Królewska, rozdział 19, werset 5, i położył się, a zasnął pod onym jałowcem, a oto w tenże czas tknął go anioł i rzekł mu, wstań, a jedz. Druga Królewska, rozdział 6, werset 17. Modlił się tedy Elizeusz i rzekł, o Panie, otwórz proszę oczy jego, żeby widział. I otworzył Pan oczy sługi onego i ujrzał, a oto góra pełna koni i wozy ogniste około Elizeusza. Psalm 34, werset 8. Zatacza obóz anioł pański około tych, którzy się go boją, i wyrywa ich. Psalm 68, werset 18. Wozów Bożych jest 20 tysięcy, wiele tysięcy aniołów, ale Pan między nimi jako na Synaj w świątnicy przebywa. Psalm 63, werset 10. Ale ci, którzy szukają upadku duszy mojej, sami w niej idą do najgłębszej niskości ziemi. Psalm 103, wersety 20 i 21. Błogosławcież Panu aniołowie Jego mocni w sile, którzy czynicie rozkazania Jego, posłusznymi będąc głosowi słowa Jego. Błogosławcie Panu wszystkie wojska Jego, słudzy Jego, którzy czynicie wolę Jego. Daniela, rozdział 3, werset 28. Tedy rzekł Nabuchodonozor, mówiąc, błogosławiony Bóg ich, to jest, Sadracha, Mesacha i Abednego, który posłał anioła swego, a wyrwał sług swoich, którzy ufali w nim, którzy słowa królewskiego nie usłuchali, ale ciała swe wydali, aby nie służyli, a nie kłaniali się żadnemu Bogu,
oprócz Boga swego. Rozdział 6, werset 22. Bóg mój posłał anioła swego, który zamknął paszczękę lwom, aby mi nie zaszkodziły, dlatego, że się przed nim znalazła niewinność we mnie, owszem, ani przed tobą, królu. Nicem złego nie uczynił. Ewangelia Mateusza, rozdział 4, werset 11. Tedy go opuścił diabeł, a oto aniołowie przystąpili i służyli mu. Rozdział 18, werset 10. Patrzajcież, abyście nie gardzili żadnym z tych maluczkich, albowiem wam powiadam, iż aniołowie ich w niebiesiech zawsze patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebiesiech. Ewangelia Łukasza, rozdział 1, werset 19. A odpowiadając anioł, rzekł mu, jam jest Gabriel, który stoi przed obliczem Bożem, a posłanym jest, abym mówił do ciebie, a iżbym ci to wesołe poselstwo odniósł. Rozdział 2, wersety od 9 do 14. A oto anioł pański stanął podle nich, a chwała pańska zewsząd oświeciła je, i bali się bojaźnią wielką. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi, iż się wam dziś narodził Zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowem. A to wam będzie za znak, znajdziecie niemowlątko uwinione w pieluszki, leżące w żłobie. A zaraz z onym aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących, chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie. Rozdział 22, werset 43. I ukazał mu się anioł z nieba, posilający go. Dzieje apostolskie, rozdział 12, werset 7. A oto anioł pański przystąpił, a światłość się rozświeciła w gmachu, a trąciwszy w bok Piotra, obudził go, mówiąc, wstań rychło. I opadły łańcuchy z rąk jego. Rozdział 27, werset 23. Albowiem stanął przy mnie tej nocy anioł Boga tego, którego ja jest i któremu służę. Żydów, rozdział 1, werset 14. I zali wszyscy nie są duchami usługującymi, którzy na posługę bywają posłani dla tych, którzy zbawienie odziedziczyć mają. Pieśni 330, 63, 121, 293, 294, 301, 328. Wiersze Brzasku 173. Wie Ojciec wasz, czego potrzebujecie. Lektura uzupełniająca w Strażnicy. Reprint numer 5633. Pytania, jakich wyzwoleń doświadczyłam w tym tygodniu? Jakie warunki wypełniłam, aby ich doznać? Jak się w nich czułam? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.